Budowa elektrowni atomowej w Polsce w gminie Choczewo jest wyjątkowo szkodliwym projektem. Te nadmorskie tereny Lubiatowo, Kopalino, przepiękne plaże, wydmy, wyjątkowe lasy to skarb, który powinniśmy zachować dla nas i następnych pokoleń. Tereny od Białogóry do Łeby praktycznie zostaną wyłączone, zamknięte. Już wycięto 40 hektarów lasu, a ma być wycięte 150 hektarów nadmorskiego pięknego lasu. A wiecie, ile nam ta elektrownia dostarczy energii, jeśli chodzi o nasze krajowe zapotrzebowanie? 12%, tylko 12%, a tyle zniszczeń? Może lepiej ściągać tę energię od naszych sąsiadów, płacić te parę procent więcej i mieć piękne nadmorskie tereny? Gdyby to chodziło o jakieś takie przeciętne ziemie, tereny bardziej przemysłowe, to wolna ręka. W tym przypadku, jeszcze raz zrobić audyt i wybrać może jakąś inną lokalizację? Te tereny leśne to najdłuższy nieprzerwany pas lasu na polskim wybrzeżu. Potęga leśna, wydmy trudne do przejścia i to nasze piękne morze, najładniejsze w tym miejscu. I co? Mamy to wszystko zniszczyć, bo potrzebujemy więcej i więcej prądu? Zobaczcie, jakie piękne lasy. Zobaczcie, jakie piękne plaże. A zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Już tu nie pohasacie, tylko siatka i ochraniarze.